Coś nieprawdopodobnego. Mamy transfer pomiędzy drużynami z Manchesteru. Mecz Śląska-Wrocław mógł być ustawiony. Luis Suarez zadebiutował w Interze Miami. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Arsenal zdemolował ligowego rywala. Piłkarz wrócił po 259 dniach zawieszenia i wydarzyła się magiczna rzecz. Xabi Alonso i jego piłkarze zmierzają po zwycięstwo w Bundeslidze. Nerwowy, ale udany debiut Daniele De Rossiego w AS Romie. Mecz AC Milanu został przerwany, piłkarze zeszli do szatni. Cameron prawie odpadł, a Andre Onana zagrał tragiczny mecz. Trener Tanzanii odleciał na pomeczowej konferencji prasowej i został zawieszony na 8 meczów. Kibice Manchester United mogą nie lubić się z lokalnymi rywalami, ale jedno należy im oddać. W ostatnich latach to czerwone diabły pod względem sportowym mogą uczyć się od obywateli. Podobnego zdania wydaje się być Sir Jim Ratcliffe, który to niedawno zakupił 25% udziałów w klubie z czerwonej części Manchesteru i jak się okazuje zatrudnił byłego już działacza Manchesteru City. Dokładnie to chodzi o Omara Berada, który dotychczas pełnił zadania dyrektora do spraw sportowych na Etihad. A teraz podobnymi kwestiami będzie się zajmował na Old Trafford. Wielkim zwolennikiem jego sprowadzenia był sam Ratcliffe, który ma powierzyć mu pełną kontrolę nad sprawami finansowymi, jak i tymi transferowymi. Berada nie jest osobą z pierwszej lepszej łapanki i na pewno zna się na tym, co robi. Przygodę z City Football Group rozpoczął w roku 2011, a wcześniej pracował jako menadżer do spraw komercyjnych w FC Barcelonie. No i co interesujące, to właśnie on jest współodpowiedzialny za zakontraktowanie Erlinga Haalanda w Manchesterze City. Arsenal powraca na właściwe tory i pewnie wygrywa z ligowym rywalem. Wczoraj aż 5-0 zdemolowali Crystal Palace. Jakub Kiwior ten mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, ale w 81 minucie zastąpił Gabriela w linii defensywy. Warto przyjrzeć się bramce na 3-0, gdyż dokładnie w 58 minucie i 15 sekundzie piłkę w rękach miał bramkarz Arsenalu, ale szybko wznowił grę. Poszła kontra i po dokładnie 10 sekundach w 58 minucie i 25 sekundzie Trossard umieścił futbolówkę w bramce Orłów. W innym meczu Premier League Brentford 3-2 ograło Nottingham Forest. W tym meczu po 259 dniach zawieszenia do gry powrócił Ivan Toney, który od razu odpłacił się trenerowi za zaufanie. W 19 minucie podszedł do wykonania rzutu wolnego i pięknym uderzeniem pokonał bramkarza rywali. Co ciekawe, to ostatni mecz przed zawieszeniem rozegrał w maju ubiegłego roku, no i także przeciwko Nottingham Forest. I co ciekawe, to w tym meczu także zdobył bramkę z rzutu wolnego. Ivan został zawieszony dokładnie 9 maja za naruszenie przepisów bukmacherskich. Bayern Monachium może czuć coraz większą presję ze strony Bayeru Leverkusen, którzy to wczoraj dopisali kolejne 3 punkty do ligowego dorobku. Wygrali z RB Lipsk po zaciętej rywalizacji 3-2. W tym meczu to jednak rywale pierwsi wyszli na prowadzenie i potem także je obejmowali. Jednak to w doliczonym czasie gry goście przypieczętowali swoje zwycięstwo. Co ważne, to w tym sezonie nie przegrali jeszcze ani jednego meczu. I to nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale ogólnie we wszystkich. Wielki szacunek musimy oddać Xabiemu Alonso, bo on stworzył wygrywającą maszynę. Również ważny komplet punktów zdobyła Borussia Dortmund, pokonując 4-0 FC Köln. Jadon Sancho zagrał od pierwszej do 66 minuty i chwilę przed opuszczeniem placu gry wywalczył rzut karny, zamieniony na gola, ale już nie przez niego. BVB z dorobkiem 33 punktów zajmuje 5. pozycję w tabeli, ale do 3. miejsca traci zaledwie 1 oczko. Bayer oraz Bayern odjechali rywalom. Jeżeli uda im się zachować formę do końca tego sezonu, no to raczej są poza ich zasięgiem. Gwiazda Południa jednak już teraz traci 7 punktów do lidera, ale ma o 2 mecze rozegrane mniej, więc to w tym momencie na nich ciąży presja zdobycie zaległych 6 punktów. Pod wodzą nowego trenera AS Roma odnosi pierwsze zwycięstwo. Wczoraj 2-1 pokonali Hellas Veronę i już po 25 minutach prowadzili 2-0 po trafieniach Lukaku oraz Pellegriniego. Daniele De Rossi, który to objął stery nad drużyną po Jose Mourinho, miał nerwową końcówkę spotkania, gdyż na kwadrans przed końcem rywale doprowadzili do kontaktu.
Ciekawy mecz mieliśmy w Udine, czyli w niewielkim mieście na północy Włoch, gdzie lokalne Udinese podejmowało AC Milan. Mecz wygrali goście wynikiem 3-2, a ostatni gol w tym meczu padł dopiero w 93 minucie. Kibice gospodarzy ze względu na kolor skóry wyzywali bramkarza AC Milanu, Mike'a Maignan. O to zgłosił sędziemu, a arbiter po chwili zakończył mecz i kazał piłkarzom udać się do szatni. Jednak już po 5 minutach wróciliśmy do boiskowej rywalizacji. Po 3 zwycięstwach z rzędu piłkarze prowadzeni przez naszego byłego trenera Fernando Santosa doznali dotkliwej porażki. W spotkaniu wyjazdowym nie dali razy Pendik Sport, przegrywając aż 4-0. Jest to pierwszy przegrany mecz przez portugalskiego trenera i do tego z drużyną, która raczej zostanie zdegradowana, a to z tego powodu, że w tym momencie zajmują przedostatnią, 19. pozycję w tabeli. Wyjazd Andre Onany na Puchar Narodów Afryki prawdopodobnie zakończy się bardzo szybko. Choć obok Senegalu Kamerun był stawiany w roli faworyta do opuszczenia grupy, to tak się raczej nie stanie. Bramkarz Manchesteru nie pokazał się z dobrej strony i jego złe ustawienie wpłynęło na porażkę właśnie z Senegalem 3-1. Do rozegrania pozostał tylko jeden mecz, aczkolwiek w tym momencie muszą oglądać się na wyniki drugiej rywalizacji, aby jeszcze w ogóle myśleć o awansie. Andre Onana ten sezon ma naprawdę tragiczny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę mecze klubowe, do tego dodamy jeden mecz reprezentacyjny, taki towarzyski, no i ten wczorajszy mecz, który przegrali 3-1 z Senegalem, to wyjdzie, że w tym sezonie Andre Onana aż 51 razy wpuszczał piłkę do własnej bramki, co jest wynikiem delikatnie mówiąc zawstydzającym. Za oskarżenia raczej bezpodstawne został ukarany trener reprezentacji Tanzanii po przegranym meczu 3-0 z reprezentacją Maroko. Ich trener, czyli Adel Amrouch, na pomeczowej konferencji prasowej powiedział, że Maroko to wielka siła w afrykańskim futbolu, że to oni na kontynencie rządzą piłką nożną i to oni wybrali sobie sędziów na ten mecz, aby go wygrać, a reprezentacja Tanzanii jest malutka i nikt się z nią nie liczy i dlatego z Maroko przegrali 3-0 i od 70 minuty grali w osłabieniu. Komisja dyscyplinarna ukarała trenera Tanzanii 8 meczami zawieszenia, a także nakazała wpłacić mu grzywnę w wysokości 10 000 dolarów. Tymczasowo za prowadzenie reprezentacji Tanzanii będzie odpowiedzialny jego asystent, który co zabawne nazywa się Hemet Morocco. Portal TVP Sport podaje, że ostatni mecz sparingowy Śląska Wrocław prawdopodobnie został ustawiony. Ekipa z południa Polski rozegrała wczoraj towarzyskie spotkanie z Hajdukiem Split i przegrała je 3-1. Pod wątpliwość podawana jest jednak praca arbitrów, którzy podyktowali 2 rzuty karne w drugiej połowie spotkania. Wedle naszych informacji sobotny mecz Śląska z Hajdukiem Split został ustawiony przez sędziów. Wynika to choćby z zachowania graczy internetowych, którzy masowo obstawiali, że po przerwie padną co najmniej 3 bramki i tak się stało. Do przerwy był remis bezbramkowy, a wynik nie zmienił się do 75 minuty. Wtedy na prowadzenie wyszedł Hajduk, a wkrótce sędzia zaczął podejmować bardzo dziwne decyzje. Chodzi dokładnie o 2 wątpliwe sytuacje. Zagranie ręką w polu karnym przez piłkarza Śląska oraz faul na piłkarzu Śląska także w polu karnym. Jak pokazały powtórki, arbiter w obu tych sytuacjach popełnił błąd. Do gry powrócił Inter Miami. Rozegrali mecz towarzyski z reprezentacją Salwadoru, ale on niestety zakończył się bezbramkowym remisem. Udział w tym meczu od pierwszej minuty wziął Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba oraz nowy nabytek Luis Suarez. Wymieniona czwórka rozegrała jednak tylko pierwszą połowę. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Pucharze Narodów Afryki Maroko podejmie Demokratyczną Republikę Konga, Zambia zagra z Tanzanią, a Republika Południowej Afryki zmierzy się z Namibią. W Pucharze Azji Tajlandia kontra Oman, a Kirgistan zagra z Arabią Saudyjską. W Premier League Sheffield United zagra z West Hamem United, a Bournemouth podejmie Liverpool. W La Lidze Osasuna kontra Getafe, Real Madrid Almeria, Real Betis FC Barcelona oraz Girona Sevilla. W Bundeslidze Bayern Monachium kontra Werder Brema, a Borussia Mönchengladbach zagra z Augsburgiem. We włoskiej lidze Frosinone kontra Cagliari, Empoli zagra z Monzą, Salernitana kontra Genoa, a Lecce podejmie Juventus. W Holandii swoje mecze rozegra PSV Eindhoven, Feyenoord oraz Ajax. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam do obejrzenia wczorajszego filmu, gdzie mówiliśmy o nowej pracy José Mourinho. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale. Cześć!